Okej, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dziś jestem z Maciejem. Witaj, Macieju. Moi drodzy, Macieju, powiedz coś. Piękna pogoda jest dzisiaj. Powiedział Maciej. Moi drodzy, dziś chcielibyśmy Wam z Maciejem zaprezentować pewną technikę, a w zasadzie kombinację, która wywodzi się z prawdziwego systema i służy ona zarówno do obrony, jak też do ćwiczenia. Moi drodzy, ruch wygląda następująco. Spójrzcie. Raz, dwa. Spójrzcie. Raz, dwa. I jak przerobić ten ruch do dynamicznej obrony? Zaraz Wam pokażemy. Zapraszam. Moi drodzy, i spójrzcie. Maciej jest większy ode mnie. Ile, Maciej, ważysz? No, ponad 90. Ponad 90 kilo, czyli prawie 100. Znając Macieja, to ponad 90, to będzie 99,8. Nie, 93. 93. Moi drodzy, ja ważę 75. Zatem spójrzcie, jeżeli idzie jakieś uderzenie, śmiało Macieju, tak, to walczyć tu jest mi bardzo niewygodnie, dlatego że cięższy napastnik będzie na mnie napierał, tak, będzie masą, będzie próbował skrócić dystans, prawdopodobnie mnie złapać, by wrócić, podnieść, bo cóż to jest dla Macieja podnieść 75 kg albo przesunąć te 75 kg, jeśli on waży 93. Moi drodzy, co ja robię? Spójrzcie, idę raz krok do tyłu, spójrzcie, raz krok do tyłu, obracam się bokiem i wychodzę z atakiem w drugą stronę. Spójrzcie, i w tym momencie, jak jestem tu z atakiem, wystarczy, że bardzo mocno nacisnę, o, przejdźmy, Macieju, w tą stronę. Spójrzcie, jeśli ja zrobię krok raz do tyłu i wracając, ale nie w atak Macieja, a mimo środowo, spójrzcie, czyli ten taki ruch, hop, raz, dwa, spójrzcie, zobaczcie, głowa Macieja znajduje się poza jego piętami, a jak znajduje się głowa poza piętami, to co czujesz, Macieju, że? Przeważa do tyłu. Przeważa do tyłu, więc spójrzcie, wystarczy, że w tym momencie mocno nacisnę głowę tu w dół, ale nie tylko tak. Zobaczcie, bo on będzie oponował. Musicie nacisnąć i odejść. Macieju, jak się leciało? Zawsze z Tobą bezpiecznie. Moi drodzy, jak widzicie, zawsze bezpiecznie. Czyli spójrzcie. Idzie jakiś atak. Idę. Śmiało. Raz krok do tyłu. Dwa. Macieju, co powiesz o technice? Czy widzisz, że tam jest jakiś opór? Czy nagle Ci coś znika i się przewracasz? Czy w ogóle widzisz moment, w którym się przewracasz? No jest skuteczna i przede wszystkim tak, jakbyś przejmował moją siłę, nie? Czyli zasada wahadła działa. Dokładnie. Moi drodzy, spójrzcie. Bardzo powoli pokażemy. Spójrzcie. Przejmuje Macieja siłę. Zobaczcie, on już jest tu wychwiany. I w tym momencie, spójrzcie, takim ruchem przechodzę obok. Dlatego, że tu mam więcej siły. Tak jak Maciej słusznie powiedział, popatrzcie, jeżeli raz, dwa, to następuje... Jak Maciej to nazwał, Macieju, zasada wahadła. Wahadła, spójrzcie. Hop, hop. Czyli mam się z czego wybić. Raz i dwa. Oczywiście u Macieja pokazuje wersję light. Teraz zobaczcie, jakby wyglądała wersja hard. Wersja hard, czyli wersja do walki, już nie posiada obalenia, jedynie śmiało, Macieju, pum. Spójrzcie. Czyli wersja taka hard, śmiało, raz, popatrzcie, jestem na tylnej nodze i w tym momencie kręcę uderzenie, zobaczcie, uderzenie, może z drugiej strony też pokażemy, Macieju, bardzo powoli, spójrzcie, raz i uderzenie, które znowu przebija podstawę Macieja, no bo gdybym teraz uderzył, hop, no to wiadomo, że go wysadzi z trampek. Ale oczywiście tego nie będziemy robić, moi drodzy. Musimy oszczędzać Macieja. Zobaczcie, ma czerwony pas. Trzeba go oszczędzać. No to Macieju, na koniec jeszcze raz pokażemy. Delikatnie, hop, raz. Widzicie? I oczywiście tu mogę wejść w plecy, mogę wejść w duszenie, mogę najprościej obalić, mogę przejąć kontrolę. Macieju, na przykład, spójrz. Co czułeś, jak upadałeś? No, bezładność. Tak jest. Moi drodzy, dlaczego tak się stało? Spójrzcie. Raz i... Popatrzcie. Wsadziłem Maciejowi ręce do oczu. Spójrzcie. Zahaczyłem mojego oczodoły i wygiąłem.
moi drodzy, aż ziemia zadrżała, jak Maciej upadł. Także moi drodzy, dzięki Macieju za pomoc. Moi drodzy, pamiętajcie, punkty witalne, wykorzystanie, jak to Maciej powiedział, wahadła, zniweluje Wam to, że na przykład jesteście lżejsi bądź słabsi. Bardzo często pytacie, co zrobić, jak napastnik jest silniejszy. No właśnie, wykorzystać zasadę wahadła, wykorzystać punkty witalne, wykorzystać dźwignię, wykorzystać wszystko to, o czym Wam mówiliśmy. Moi drodzy, dzięki Macieju, żółwik, i do zobaczenia!